Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy paszteciki z boczkiem. Zrobimy ciasto naleśnikowe. Mam tutaj szklankę wody, szklankę mąki pszennej, dwa jajka i dodamy szczyptę soli i dolejemy olej, dwie łyżki oleju. I to mamy ciasto naleśnikowe. Należy je dokładnie połączyć i zostawiamy na 30 minut, aby odpoczęło. I to już mamy ciasto, a tutaj mamy farsz. Mam 15 deko boczku i jedną czerwoną cebulę, ząbek czosnku i dwa jabłka. I wszystkie składniki drobniutko pokroję. Nagrzewamy suchą patelnię i wlewamy część ciasta. Rozprowadzamy równomiernie po całej powierzchni i smażymy naleśniki z jednej i z drugiej strony. Farsz przygotowujemy. Składniki farszu już mam przygotowane. Boczek pokrojony, cebulka i czosnek. Dodajemy do startych jabłek. Jabłka miałam starte na tarce o dużych oczkach. I farsz doprawimy solą, pieprzem oraz majerankiem. Pamiętamy o naleśnikach, bo tak idealnie się smażą naleśniki. I teraz będziemy farszem nadziewać nasze paszteciki. Ja może pokażę jeszcze, jak ja sobie to usprawniam. Ciasto naleśnikowe rozrzedzam wodą i później krokiety obtaczam, zanurzam w tym cieście i obtaczam w bułce tartej i smażę. Krokiety możemy sobie szybciej przygotować, a później tylko obsmażyć. Fantastycznie smakują z barszczem, z bulionem. Tak, i teraz będziemy, ten jest bardzo gorący, to może też spać z podu. Nakładamy na naleśnik farsz. Zakładamy boki i dokładnie dociskamy i zwijamy. I mamy, tak wygląda nasz pasztecik. Dajemy farsz, boki do środka i zwijamy. I tutaj, tak jak wspominałam, mam dwie łyżki wody. Dodaję część ciasta. Należy to rozmieszać. Składniki możemy sobie oczywiście zwiększyć. Dodamy soli i pieprzu. I później przygotowane paszteciki będziemy zanurzać w masie i obtaczać w bułce tartej. I tak zrobimy do skończenia składników.
pasztyciki już mam zrobione, tak jak wspominałam, zanurzamy w masie, obtaczamy w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym tłuszczu. Z jednej i z drugiej strony. I tak oto wyglądają paszteciki z boczkiem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Paszteciki z boczkiem. Może jednego przekroimy. Tak oto wyglądają paszteciki z boczkiem.